swojej strefie, wychodź! Ale nie spodziewałem się. Wróć! Dobrze, i teraz gramy jeszcze raz! Jeszcze raz gramy! No po co tak wysoko? Kopnij! Zaj tu, bo urywa nie po tym się spasować. 4 strzały on, 1 ty. Spasuj. Ariano, dzisiaj taka wyjątkowa sprawa. Pierwszy trening przy takich sztucznym oświetleniu to była fajna sprawa. No jasne, można powiedzieć, że piłkarska pora, trochę więcej adrenaliny. Także miła sprawa i jak najbardziej się fajnie trenowało przy nowych, sztucznych światłach. Trawka zroszona, tak jak najbardziej na plus. Tak omawiałeś już ekstraklasowe warunki? No można tak powiedzieć, no wszystko do tego zmierza. No, jak najbardziej te światła, wieczorna pora, można to tak określić, nie? Lepiej grać wieczorem niż po południu przy gorącej temperaturze. W tym przypadku to jest powrót do Bytowi. Mówi się, że 2 razy się do tej samej rzeki nie wchodzi. To jednak spróbowałeś? No, spróbowałem. Jak na razie jestem jak najbardziej pozytywnie zaskoczony. Dużo się zmieniło, poprawiło, pełen profesjonalizm jest, także tak jak mówię, no, duży plus. Ten okres był zupełnie różny? Zupełnie inaczej wtedy było? No tak jak powiedziałem wcześniej, no zupełnie inaczej, tak nie ujmując tutaj nikomu, ale było mniej profesjonalnie, no inaczej tutaj podchodzili do tego, teraz nie wiem jak wcześniej było, ale teraz tak jest trener Kafarski i sztab szkoleniowy, no myślę, że to jakość treningowa, zawodnicy, w ogóle podejście tutaj zarządu, prezesów jest zupełnie inne niż było. Także cieszę się, że tutaj trafiłem drugi raz i tak jak się mówi, 2 razy się nie wchodzi, ale ja wszedłem i na razie jestem zadowolony. W sobotę mecz z Olkanem Zamki, no wszyscy czekamy na te 3 punkty. No tak, w końcu trzeba by było zapunktować pełną pulę. Długo nie graliśmy, bo była ta pauza, przeniesione mecze, także my jeszcze bardziej czekamy na ten sobotni mecz z niecierpliwością. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dzięki.